Cześć, witajcie w 27 odcinku z serii FIFA 21, symulowana kariera zawodnika. W poprzednim odcinku doszliśmy do niedzieli 17 stycznia 2027 roku. Tak, już 2027, naprawdę strasznie zleciała ta seria. No głównie przez to właśnie, że ta kariera jest symulowana, dlatego tak to wszystko szybko leci. No i w poprzednim odcinku najważniejsze było to pewnie, że w Superkopie byliśmy w finale Superkopy. El Clasico, bo graliśmy z Barceloną, zagraliśmy super spotkanie, 2-1 wygraliśmy, 3-1, wiem, że dwie bramki strzeliłem, to mi się właśnie mecz udał. A tak to oprócz tego, to nie wiem co, w Lidze Mistrzów w fazie pucharowej jesteśmy, w Lidze jesteśmy na pierwszym miejscu, 3 punkty przewagi, ale jeden mecz mniej od Atletico. W eliminacjach do Mistrzostw Europy nie wygląda najlepiej niestety. Więc możemy chyba zaczynać z Getafe to spotkanie. Zaczynamy. Na wyjeździe jest to spotkanie i wygrywamy 1-0. Hazard w 81 minucie daje nam 3 punkty. Bardzo, bardzo fajnie. Mamy 3 punkty kolejne, dopisujemy sobie. I teraz 1-16 Copa de España. Nawet zapomniałem, ja myślałem, że już graliśmy Puchar Hiszpanii, ale widocznie nie. I będziemy grać z jakąś drużyną z drugiej ligi, jeśli się nie mylę. Cartagena, tak, to będzie pewnie druga liga. To Dibo zawieszony. On chyba przyszedł w tym sezonie, w tym okienku, bo nie pamiętam, żeby on był z nami jakoś. Zaczynamy to spotkanie. I Hataren i Chalo z bramkami. 2-0 wygrywam, to nie powinno być... żadna niespodzianka oczywiście. No i teraz wracamy do ligi, gdzie zagramy z Deportivo Alavés. Ale już widzę naszego następnego rywala, to Dibo wraca. Następnego naszego już rywala widzę w pucharze, który nie będzie łatwy. No zaczynam to spotkanie z Deportivo, tak, 3-0, super, kolejne 3 punkty. Na 8, tak, a Barcelona przeszła. Czy Villarreal? Villarreal ostatecznie, właśnie widziałem, że dogrywka była i to Villarreal przeszedł. No to ciekawie. My sobie dalej oczywiście trenujemy. Teraz gramy z Walencją w tym właśnie Pucharze Hiszpanii. No będzie to ciężkie spotkanie, ciężki rywal. Na wyjeździe gramy. No i zaczynamy. 4-3 po dogrywce. I to 3 bramki przypadły w dogrywce. Niesamowity mecz w wykonaniu ogólnie obydwu drużyn w sumie, nie tylko Realu, bo Valencia też bardzo dobry mecz zagrała, ale ostatecznie jednak przegrała. Z czego to oczywiście się cieszę, bo mamy kolejną szansę na wygranie kolejnego trofeum w tym sezonie. Już Superkopę mamy. Przełożone spotkanie. No to z Bilbao chyba puchar będzie, jeśli się nie mylę. I zaczynamy to spotkanie z Realem Sociedad na wyjeździe. To będzie już ciężkie spotkanie, ale mamy 3 punkty. Super. Nie wiem, ile mamy przewagi, czy 6 punktów, czy zwiększyliśmy. Bo odkąd sprawdzałem, to same zwycięstwa zdobywaliśmy, a mieliśmy 6 punktów zgodnie z kolejkami. A skończymy, za niedługo skończymy okienko transferowe. Pereira i Maguire przyszli do Atletico. Maguire niedawno jeszcze u nas grał. Nie wiem, czy on nie przyszedł, może poszedł od nas, a nie zbyt mi się wydaje. Jak tak, to przeszedł, to nie zmienił miasta, zmienił klub, można to powiedzieć. I teraz sobie zobaczymy. Transfer Realu Madryt, czy były jakieś? Odszedł Ali Dele, to jest dość ciekawe. Martinez Quarta, Hernando, a przyszedł to Diboyka Quaret. No ciekawe transfery bym powiedział, naprawdę, że Dele Ali odszedł, to bym się nie spodziewał. Był tu odkąd przyszedłem, a jestem już trzeci sezon, a nie wydaje mi się, że chyba w tym samym roku nie przyszedł co ja. Thank you.
Mamy szybkość biegu 83, to bardzo fajnie, bo chcę mieć naprawdę jak najszybciej tą szybkość biegu, żeby jak najszybciej chcę, żeby ta właśnie szybkość biegu poszła w górę. Mamy teraz spotkanie z Atletico Bilbao. Szybka symulacja na wyjeździe. Pucharze Hiszpanii, mamy bramkę, zagraliśmy to spotkanie i mamy bramkę i przechodzimy chyba do półfinału, jeśli nie mylę, Pucharu Hiszpanii, bardzo fajnie. I obecnie mamy 6 punktów daje przewagi, ale Atletico się pomyliło, mamy szansę odejść aż na 9 punktów, jeśli się uda wygrać z Villarrealem, a Villarreal to będzie ciężki rywal. Jest remis, ale to zawsze punkt więcej do przewagi, czyli mamy 7 punktów już przewagi nad Atletico. Bardzo fajnie. Półfinał Pucharu Hiszpanii z Getafe teraz nas czeka. Na wyjeździe znowu jesteśmy. Cały czas wszystkie mecze ogólnie właśnie w Pucharze Hiszpanii byliśmy na wyjeździe. Z Getafe gramy. Szybka symulacja. Jest 2-1, awans do finału. Czy nie wiem, z kim się szczerze zmierzymy. Fajnie, fajnie, że mamy kolejną szansę na duże trofeum. No, to jest to dość duże, bym powiedział. No, ale jest szansa na kolejny trofeum. Teraz z Bilbao będziemy grali w lidze na wyjeździe. Czwarta drużyna w tabeli, czyli jest dość mocna w tym sezonie ta drużyna. Ale wygrywamy 4-0. Rodrygo aż 4 bramki. To jest niesamowity zawodnik. Jeden z najlepszych zawodników na świecie na pewno. Skoro tak niesamowicie gra. Teraz Huesca naszym rywalem. RB Lipsk w Lidze Mistrzów już tam widzę. Z Huescą na wyjeździe gramy. No i zaczynamy. 3-2. Kolejne 3 punkty. Super. Naprawdę złapaliśmy super formę. Bardzo mi się to podoba. Teraz Liga Mistrzów, więc dlatego też ważne, żeby trzymać tą formę. Pierwsze spotkanie na wyjeździe. Kunie zawieszone, ale to w lidze, w La Lidze. No i zaczynam to spotkanie pierwsze z 2 meczu na wyjeździe w Lipsku. 1-1. Mogło być lepiej. Mamy bramkę wyjazdową przynajmniej. Nie będzie łatwo na pewno. Mamy El Clasico teraz. Zagramy w tym El Clasico i zagramy jako napastnik. To jest przełomowa chwila. Musimy zagrać to spotkanie, bo nie często się będzie zdarzała taka sytuacja. Możliwe, że ostatni raz gramy na napadzie w Realu. Też taka jest możliwość, więc zaczynamy. Najprawdopodobniej nie wiem, co by mnie musiało skusić do tego, żebym został w Realu. Chyba bym musiał już tak zostać od teraz zawodnikiem podstawowym, żebym został w Realu. Dziś przed nami jeden z najbardziej wyczekiwanych meczów sezonu. El Clasico. Będzie to bardzo ważne spotkanie. Kolejne 3 punkty są potrzebne, ale na pewno nie będą łatwe zdobycia. Szkoda też naprawdę, że nie ma Barcelony z prawdziwego stadionu Camp Nou. Bo jednak to inaczej trochę te derby na wyjeździe wyglądają. Mam nadzieję, że przejmuję piłkę, super. Na kolejne emocje w La Liga Santander. Barcelona zagra z Realem Madryt. Witamy państwa. Ej, mogłem inny i zły przycisk w sumie wydałem, bo nie dałem X, tylko trójkąt do podania takiego z bliska. Miejmy nadzieję, że nie zabraknie nam tutaj zdrowych piłkarskich emocji. Trincao teraz na skrzydle do. Naprawdę? Ja to widzę teraz dopiero. Dele Alli poszedł do FC Barcelony. O, to trochę straciłem do niego szacunku za to. Że przejść naprawdę do Barcelony. Miał w Realu wszystko. Grał po samym składzie cały czas. Lunin trochę się boję, że tak wyszedł. Szczerze.
Nie za mocne, nie, Vini ładnie opanował piłkę. Do Rodrygo. Z lewej, ależ to była pięknie. Piękna akcja, zwłaszcza jak przepuściłem tego obrońcę. I mamy 1-0. I 12 dopiero minuta, prowadzimy w El Clasico za sprawą właśnie bramki Wójcika. Tu właśnie, o, tu jak przepuściłem tego obrońcę. Miałem już naprawdę strzelać, tylko właśnie zobaczyłem w ostatniej chwili, że on już leci, więc wiedziałem, że nie ma sensu, więc właśnie zrobiłem fake shota i piękne wykończenie z lewej nogi. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. No i dobrze, że my strzelam pierwszą bramkę, bo lepiej jest prowadzić niż na przykład właśnie, lepiej jest, jakby było 1-1, to lepiej jest, jak się według mnie traci to jednak prowadzenie, bo inaczej, jeśli ty musisz odrabiać i to jest cały czas, praktycznie masz to napięcie, że musisz odrobić, a jak stracisz, no to niby jest trochę szkoda, że straciło się, ale jednak to jest inaczej trochę. Profesjonalista, sentymenty sentymentami, z dawnymi kolegami pewnie przywita się serdecznie, ale potem da z siebie 100% dla swojego aktualnego pracodawcy. Ładnie, z Rodrygo się naprawdę układa dobrze współpraca jak na razie. O Jezu, co to było? Chciałem mocno przymierzyć, ale nie aż tak. Ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. Pau Torres przy piłce. Do Trincao, do Dele Alliego, do Trincao. Ładnie sobie podają. Z piłką Van de Beek, Usman Dembele, ładnie przejęcie przez, nawet szczerze nie wiem kto to jest. Eden Hazard skupił na sobie sporo uwagi przed tym meczem. Eden Hazard odwiesza buty na kołek, dość dziwi naprawdę czasy. Dziwnie tak widzieć, że pisze, że Hazard kończy karierę. Barcelona teraz przy piłce. Omar Mascarell. No, dobry pomysł, ale niestety się nie udało. Przy piłce De Jong. Teraz ładne przejęcie. Vini z piłką. Rodrygo. Niestety się nie udało to. Miałem nadzieję, że to trochę lepiej pójdzie to podanie. Van de Beek. Ładne, bardzo podaje do Trincao. Nasza obrona musi się cofać. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Uważnie konstruują atak. Aj, ładnie, ale to zdjął przepięknie, aż obrońca jest. Znaczy obrońca przepięknie. Chyba to Serginho Dest zdjął to, tą piłkę. Omar Mascarell. Mohamed Yataren. Uda się, pięknie udało się podać do Rodrygo. Aj, spalonym, na spalonym był Dest, niestety. Van de Beek. Dobiega powoli końca pierwsza połowa, jest dalej 1-0. Nic nie dolicza, więc dziwne, że daje im dalej szansę. No, koniec pierwszej połowy. Prowadzimy 1-0, po oczywiście bramce Wójcika. No i zaczynamy tą drugą połowę. Mam nadzieję, że też będzie ciekawa. Pomimo tej jednej bramki, to mi się wydaje, że była dość ciekawa ta pierwsza połowa. Najważniejsze, że mamy prowadzenie. Uda się podać, za słabo niestety z główki. Naraziłem naszą drużynę niestety teraz trochę na kontratak, a już teraz już nie ma tej samej dynamiki ta akcja. Kroos też rozważa zakończenie kariery, no to jest naprawdę dziwnie się to widzi. Najgorsze jest to, że prowadzimy życie za parę lat, to będzie się czasem pogodzić, no przecież takie tacy niesamowici zawodnicy jak Eden Hazard czy Toni Kroos kończą karierę. Aj, ależ obrona Lunin, to była naprawdę niesamowita pana obrona. Ja byłem pewny, że to już była bramka,
Ale naprawdę obrona bardzo niesamowita. Jedna możliwe, że z obroną sezonu, nie, pomimo że nie widziałem innych. Ładna seria podań królewskich. Aj, Hatarem po prostu wbiegł przeciwnika. Teraz przy piłce Ben Chilwell, też dziwne, że on tu jest, dziwnie wygląda. Van de Beek ładnie do Jonathana Davida, on opanował ostatecznie piłkę, myślałem, że nie opanuje. Wycofuje się dość mocno. Wiele wskazuje na to, że Bayern Leverkusen stara się o pozyskanie nowego piłkarza. Myślę, że sprawa warunków kontraktu piłkarza będzie... Aj, musimy uważać. Mamy piłkę ostatecznie, to super. Tylko spokojnie, musimy wyprowadzać. No i znowu za słabo. Szkoda. Aż się wrócę, żeby wesprzeć obronę. Van de Beek. Aj. Właśnie było widać, że będzie to podanie. Bardzo dobrze. Lunin znowu dzisiaj. Naprawdę dzisiaj widać, że jest bardzo dobrej dyspozycji. Nie miałby do niego pretensji. Tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Ładnie wybijamy, ale zagrożenie dalej jest. Dalej. No, jakby już zażegnaliśmy. Niebezpieczeństwo. I teraz pędzimy. Kontratak. Rodrigo. Aha. Nie wiem, co tu się szczerze wydarzyło. Ale najważniejsze, przynajmniej nic złego nam się nie stało. Tylko to, że tam straciliśmy szansę na bramkę. Van de Beek. No przyciskamy ich, ale niestety nie uginają się. Nie popełnili żadnego błędu. Teraz troszkę można to uznać za taki malutki błąd. Trener postanowił, że jest to dobry moment na zmianę. Van de Beek. Kolejne celne podanie. A dalej mamy tylko jeden zamian. Naprawdę musimy uważać do ostatnich minut na każdą zagrywkę Barcelony. Barcelona nie rezygnuje. Ja wolę się trochę cofnąć teraz. Mamy piłkę, dobrze. Minęła 84 minuta. Mamy piłkę teraz. Zobaczymy, co teraz zrobi. Udało się podanie do Rodrygo. Seria podań królewskich. Aj, szkoda, a to do prosto praktycznie w tor lotu też Tegena było. Mało czasu, ale wszystko może się jeszcze zdarzyć. Aj, teraz właśnie musieli zagrać tak super z pierwszej piłki. Ja się też wracam naprawdę do obrony. Zobaczmy, co zrobi. Pięknie przejmujemy. Chciałem już podawać Winiemu, ale koniec tego meczu. Mamy cenne 3 punkty w El Clasico. I mamy też bramkę. To też naprawdę bardzo fajnie, bardzo się nam przydała. Zwłaszcza, że to pierwsze nasze spotkanie w Realu jako napastnik. Pomimo, że jesteśmy napastnikiem nominalnie. Bardzo naprawdę dziwnie brzmi. Mamy drugi mecz półfinału. Zawsze zapominam, że w Pucharze Hiszpanii półfinale jest dwumecz. Ja już mówiłem, że jesteśmy w finale, a możemy wypaść z finału. I to Getafe może wejść. No i zaczynamy. To spotkanie z Getafe. 2-1, czyli były karne, ale w karny na szczęście awansowaliśmy do finału i teraz dopiero mogę powiedzieć, że jesteśmy w finale na 100% już. Teraz spotkanie z Levante, tak? Chyba tak. Mam przełożenie spotkania. No i jakiś przełom się stał, bo gramy na napastniku. I wygrywamy 2-1, pomimo że nie mamy nie strzelam bramki, ale mamy 2-1, mamy kolejne zwycięstwo.
Anche questa notte faccio guai. Non mi importa se mi chiedi come voglio farli. Sopra il palco casca. Anzi il collo non si toglie. Sembra una sciarpa d'inverno. È boloso. Tak, spotkałem z Osasuną na wyjeździe, zaczynamy. 3-0, kolejny 3 punkty. Atletico Madryt przegrywa z Huescą. No coraz bliżej jesteśmy do wygrania tej La Ligi. Teraz ten mecz rewanżowy z Lipskiem, który miesiąc temu graliśmy. 1-1 było. Jesteśmy w tym meczu. No musimy go zagrać tak naprawdę, bo ja chcę spróbować. Chcę wiedzieć, że zrobiłem wszystko w naszej mocy, jeśli nie awansujemy. Że zrobiłem wszystko w mojej mocy do tego, żeśmy weszli. Jak nie wejdziemy, to wiedziałem przynajmniej właśnie, że zrobiłem wszystko, co mogłem. A jakbyśmy na przykład nie awansowali, abym przesumował, to bym mógł tak pomyśleć, a co by było, jakbym grał. I no właśnie, dlatego wolę sobie zagrać. Zwłaszcza, że też dałem nam szansę. I naprawdę mnie, znowu ten Real Madryt plącze w głowie, bo już miałem... Byłem pewny, że odchodzę i nagle teraz mi dają szansę grać na napadzie i to w miarę regularnie, bym powiedział. Mam nadzieję, że dzisiejszy mecz właśnie taki będzie. Dzisiejszy mecz będzie dla Państwa komentował Dariusz Szpakowski, a razem ze mną jest... Nie wiem naprawdę, sam szczerze co robić. ...finału UEFA Champions League. Jeden z zespołów pożegna się dziś z rozgrywkami. Real Madryt zbierze się z RB Lipsk. W pierwszym spotkaniu obu zespołów padł remis bramkowy, a to oznacza dwie rzeczy, Darku. Po pierwsze, dziś też liczymy, że gole padną. Po drugie, przy tak wyrównanej... Tak właśnie, patrząc 1-1, to oznacza, że nam wystarczy 0-0 tak naprawdę. I wtedy już mamy i tak awans. Mohamed Yataren. Powoli na razie rozgrywamy pierwszy błąd, niestety błąd już. Aj, tak, Petra faul. Sędzia nakazuje kontynuację gry. Zarówno dziennikarze redakcji sportowych, jak i użytkownicy mediów... Barta, strasznie dużo, bo Barta też jest naszym zawodnikiem. Strasznie dużo naszych zawodników kończy karierę po tym sezonie. To pokazuje, że nie mam takiej młodej kadry. Rodrigo chciał mi oddać, a niestety się nie udało. Będzie rożny? Sytuacja, a tymczasem rywale zaczną odwrócić. Nie, nie będzie wtedy różnego. Będzie wykop od bramki Henderson, Dean Henderson. I stracili piłkę. Mohamed Yataren. Kros przy piłce. Toni Kros. Vinicius Junior wybija tę piłkę. On ma mocno naprawdę głowę Vini, że naprawdę potrafił sam to mi tak dograć. Ja nieraz się myliłem, miałem chyba nawet bliższą odległość. Toni cały czas przy piłce. No pomimo, że już jest, można powiedzieć, emerytem, to naprawdę dalej się stara bardzo. Pięknie go minął. I teraz Lipsk, oni jeszcze żadnej takiej ostrej akcji, takiej bardzo groźnej nie zrobili dla nas, nam i teraz mamy piłkę, super, bardzo tam super popracował jeden z naszych kolegów z drużyny w obronie. Aj, po co to zrobiłem? Nie wiem, czemu mi się coś pomyliło i wydawało mi się, że ten zawodnik nie jest na spalonym. Aj, szkoda, bo teraz straciliśmy taką szansę. Ale od razu odzyskujemy piłkę, to mamy kolejną szansę. Przynajmniej tyle. Rodrigo przy piłce. Ma piłkę, co teraz zrobi? Świetna obrona. Tracimy znowu piłkę, tym razem wykopuje Anderson. Słyszymy buczenie i gwizdy niezadowolonych z decyzji sędziego kibiców. Według nich był karny. Nie, co będzie szczerze. Aj, będzie znowu od bramki. Tymczasem
przejmują piłkę dobrze. My się jakoś nie musimy tak bardzo śpieszyć, choć fajnie było strzelić bramkę. Toni Kroos. Z piłką Toni Kroos. Good. Real Madrid teraz atakuje. Pięknie, piękna akcja. I mamy 1-0. I Hattaren jest ściemy, tak. I Hattaren z bramką. Super, mamy prowadzenie 1-0. I teraz jeśli strzelam, to oczywiście będzie 1-1. I w takim padku by się tak skończyło to spotkanie bez dogrywka. Gonzalo Gedis. Fantastycznie teraz zastawia się z piłką. Ładny wślizg, przepiękny zresztą wślizg, naprawdę. Rodrigo teraz, do Desta, od nowa. Rodrigo dalej przy piłce. Ładnie w tempo podałem do Ihatarena. Toni Kroos. Aj, ale nie po czym na sprincie się obróciłem i mój zawodnik oddał się bardzo od tej piłki. Nie była w wykonaniu nas, jeśli chodzi o zawodnika, najlepsza ta połowa, ale jako drużynowa to dość dobrze i mamy prowadzenie, co jest najważniejsze, 1-0. I zaczynam drugą połowę. Kibice wracają jeszcze na miejsca, tymczasem arbiter rozpoczął drugą część rewanżowego spotkania o awans do ćwierćfinału UEFA Champions League. Dla jednych wyjście z grupy. No nie przejmujemy piłki, myślę, że przejmiemy. Plan minimum. Zaraz przekonamy się. No, Lipsk jakoś naprawdę nie wygląda niesamowicie jak na razie w tym meczu. Good. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Rozejrzał się, nie chce grać sam. Piłka w pole karne, są tam kolejne. Aj, naprawdę, tyle się pomyliłem. Dosłownie parę metrów. Tak super tą akcję rozegraliśmy. Strasznie naprawdę szkoda, że zwaliłem to. Bo to była taka super okazja, bramkę po takich super akcji. Aż naprawdę bardzo mi szkoda, że nie trafiłem. W cały proces zaangażowanych jest tyle osób, że prędzej czy później ktoś decyduje się poinformować dziennikarzy. Aj, szkoda. Że wkrótce dojdzie do głośnego transferu. Myślę, że sprawa warunków kontraktu piłkarza będzie już tylko formalnością. W przypadku tak dużych transferów warunki... I teraz Lipsk z akcją. Ale no... Jeśli będą atakować tak przez całe to spotkanie, to mogą sobie atakować. Ładnie Rodrigo przejęcie. Myślałem, że do mnie szczerze się troszkę już zmieniłem. Aj, spalony pewnie byłby. Kurde, znowu się pomyliłem. To nie umiem jeszcze tak dobrze wyczuć. Znaczy, no przy pierwszej akcji to było naprawdę... To mi by się pomyliło, że ten zawodnik nie był tam, gdzie był. I dlatego tak mi nie wyszło, bo aż tak bardzo się nie pomyliłem. A więc mamy zmianę. Wchodzi Mateusz Cunha, no to w sumie kolejne dodatkowe siły, bo on jest niesamowitym zawodnikiem. 88 overalla. Za to niego Kroosa, bo wziął opaskę kapitana. Bałem się, że tam już był faul, ale czysto zmiany, widocznie. Zawodnicy już czekają przy linii bocznej. I jeszcze nie wiadomo, który z nich pierwszy wejdzie do gry. I Hattaren ładnie do Rodrigo. Rodrigo teraz. Więc Rodrigo planuje. Zostawił za sobą trochę boiska. Do kolegów w polu. No nie wiem, co on wykombinował. Nic im nie wyszło z tego ataku. No i teraz Lipsk w obronie. Podaje sobie piłkę. Cancelo. Mukiele. Mikolenko. Dość ciekawa obrona. No na razie jakoś bez pomysłu. W ogóle jakby bali się trochę nas zaatakować. My ich troszkę przyciskamy. No a przynajmniej nie mylą się, pomimo że ich właśnie naciskamy. Daj, te podania są celne. Jest 77 minuta. Ostatnie już powoli minuty dla nich na atak jakiś. I bo może możliwe, że... No nie, myślałem, że wyczekali perfekcyjnie do właśnie do teraz. I teraz mogliby zrobić jakąś akcję. Cunha, teraz Mateusz. Nasz kapitan pędzi i on rozgrywa atak. Będzie rożny. Tak,
nie ma wątpliwości, będzie rzut rożny. Rzut rożnego w pole karnym. Nie wiem szczerze, co był za zamysł, jaki był pomysł na ten rozegranie tego rzutu rożnego. I pozostaje 8 minut do końcowego gwizdka sędziego. No i teraz kolejny atak Lipska. Troszkę lepiej przez ostatnie minuty rozgrywałem te ataki, ale to dalej nie jest na razie nic groźnego, choć teraz może być ładne przejęcie. Konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Bardzo dobrze grają piłką, podania są precyzyjne, Kunia. Świetnie się rozumieją. Przyjemnie się ogląda. Aj, dobrze chciał, ale mu się nie udało. Każdy zna swoje miejsce na boisku, a piłka chodzi między nimi jak po sznurku. Nie udało się, niestety. I to będzie koniec tego spotkania. Tak, kończymy. 1-0 wygrywamy, a co najważniejsze 2-1. I awansujemy do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Pierwszy raz jak jesteśmy w Realu Madryt, jesteśmy w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. To też pokazuje jak słabo nam te sezony. Naprawdę ten sezon jest bardzo dobry, jest najlepszy zdecydowanie. Mamy szansę na wygranie jeszcze Pucharu Hiszpanii, wygranie Ligi i wygranie teraz też jeszcze Ligi Mistrzów. No super naprawdę sezon. Powołanie do reprezentacji na mecze eliminacyjne. Ale będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki wam za oglądanie. Bardzo udany odcinek, więc fajnie wyszedł odcinek. Mam nadzieję, że oczywiście więcej takich odcinków i że możliwe, że no nie wiem, jeśli wszystko by dobrze poszło, to chyba jeszcze na tym odcinku nie byłoby finału Ligi Mistrzów. No ale co będzie, to będzie. Cześć!